Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak Schudnąć. Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawego gościa. Moim gościem jest Daria. Chcesz występować pod swoim imieniem? Tak! Okej. Daria, która schudła już... 23 kilo. Wow, to jest wynik. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak udało się schudnąć te 23 kilogramy? Co tak naprawdę sprawiło, że Daria zdecydowała się podjąć wobec siebie konkretne kroki i tą ilość kilogramów zrzucić? Jak się czuła wcześniej? Jak się czuje teraz? Także zapraszam do pozostania z nami i do wysłuchania tego podcastu. Przede wszystkim bardzo dziękuję Ci, że zgodziłaś się przyjść, że zgodziłaś się opowiedzieć też tak naprawdę słuchaczom podcastu swoją historię, bo myślę, że być może dzisiaj wiele osób jest w takim miejscu, w jakim Ty byłaś te kilka miesięcy temu i trochę liczę na to, że to, o czym dzisiaj porozmawiamy, pomoże też tym osobom po prostu się odnaleźć i podjąć konkretne, właściwe decyzje. Więc tak sobie myślę, może spróbujmy gdzieś na początek cofnąć się w czasie i jakbyś mogła powiedzieć, jak w ogóle wyglądała taka twoja historia, przygoda z odchudzaniem, z próbami zmiany samej siebie, jeszcze zanim trafiłaś na mnie, na nas i zaczęłaś treningi. Moja historia, myślę, wyglądała tak jak historia wielu osób, czyli wiele prób, zazwyczaj takich nieudanych, gdzie brakowało zdecydowanie najbardziej konsekwencji. Nigdy tak naprawdę nie prosiłam o pomoc kogoś, osoby trzeciej, jakiegoś dietetyka, trenera, tylko po prostu próbowałam coś tam sama wyczytać, sama coś ze sobą zrobić. Miałam takie wzloty, które szybko kończyły się upadkami, no bo właśnie... O ile sport nie był dla mnie problemem jakoś bardzo, próbowałam faktycznie ruszać się do momentu, kiedy doznałam kontuzji, to ciężko mi było jednak trzymać tę dietę i faktycznie wiedzieć, jak trzeba jeść, żeby się nie zamęczyć, ale jednak, żeby były efekty. No i myślę, że nawet te takie moje zrywy sportowe wyglądały tak, że po prostu za chwilę brakowało konsekwencji, co wynikało z tego, że brakowało efektów, no i wracałam do starych nawyków. A jeżeli chodzi o te diety właśnie, to próbowałaś właśnie jakichś, nie wiem, konkretnych diet, takich, nie wiem, jakichś postów, prawda, jakichś takich diet głodówkowych i tak dalej. Jak to u ciebie wyglądało? No myślę, że jakieś diety głodówkowe też za czasów nastoletnich się pojawiły, no bo to wtedy był taki czas, że trochę nie wiedziałam, co mam robić, więc stwierdziłam, żeby jeść jak najmniej, no i pewnie doprowadzałam się momentami też do głodówki, ale jakichś takich diet konkretnych, które były popularne, nie próbowałam, raczej po prostu ograniczałam, no i wiem też, że ograniczałam za bardzo wtedy, no i pewnie doprowadzałam się do głodówek. No to w sumie można powiedzieć, że tak naprawdę gdzieś wiele osób, które się odchudzają, przynajmniej z mojego doświadczenia, ma za sobą właśnie taki etap, czy w swojej historii odchudzania ma taki moment, że jakby właśnie próbują wielu rzeczy, nie ma z tego efektów i ten brak efektów powoduje, że gdzieś tam się zniechęcają, tak? Potem następuje jakiś kolejny zryw, znowu brak efektów, znowu się zniechęcają i takie po prostu zamknięte koło. No dobrze, a powiedz tak naprawdę, co gdzieś zdecydowało o tym, że postanowiłaś poszukać takiej pomocy z zewnątrz, tak? Że stwierdziłaś, że poszukasz trenera, czy po prostu kogoś, kto pomoże ci, no właśnie, kto pomoże ci co? No tak, myślę, że najbardziej właśnie po tej kontuzji, o której już wspomniałam, którą miałam i która też spowodowała, że musiałam trochę zostawić taki, powiedzmy, amatorski sport. No i oczywiście doszła też praca. Zaczęłam pracować w momencie, kiedy zgłosiłam się do trenera. Pracowałam rok w pracy takiej klasycznej biurowej, siedzącej raczej w większości. I zdecydowałam się zgłosić, no właśnie dlatego, że miałam sama takie wyrzuty sumienia, że nic ze sobą nie robię. I faktycznie ta praca siedząca była już od roku. Tych kilogramów przybywało, nie za bardzo się ruszałam, nie miałam takiej konsekwencji. I też ja jestem osobą, która potrzebuje po prostu kogoś nad sobą i wiedziałam, że jak nie będę miała kogoś nad sobą, to za chwilę znowu to się skończy takim zrywem i szybkim upadkiem, więc
Więc tak, więc wiedziałam, że potrzebuję kogoś, więc pomyślałam, że może trener będzie dobrym pomysłem, żeby też mógł zwracać uwagę na to, jak wygląda ta moja kontuzja. Bo to była właśnie kontuzja stawu skokowego i bałam się wrócić do jakiegokolwiek sportu, a wiedziałam, że z trenerem będę bezpieczniejsza i ten mój staw skokowy będzie bezpieczniejszy. Okej, czyli właściwie opowiedz jakby trochę o tym, jaka de facto, można powiedzieć, taka motywacja tobą właśnie kierowała. No bo w sumie tak, była ta kontuzja, tak, zaczęła się praca, więc pewnie automatycznie mniej było jakby czasu i możliwości, żeby się poruszać, tak? Jak rozumiem, bałaś też się ruszać we własnym po prostu zakresie i traktowałaś jakby to skonsultowanie się z trenerem jako taką szansę dla siebie, tak, żeby po prostu coś konkretnie w końcu z tym zrobić, jak rozumiem, tak? Tak, dokładnie. Dokładnie o to chodziło. No i też, no tak jak mówię, myślę, że takie bardziej psychologiczne tematy u mnie zagrały. Głównie wyrzuty sumienia właśnie, że nic ze sobą nie robię. I też właśnie dużą moją motywacją było zdrowie, bo ja, jak będą mnie słuchali moi znajomi, wiedzą, że ja jestem bardzo przewrażliwiona na punkcie swojego zdrowia. I po prostu zaczęłam mieć takie myśli, że może nie teraz, ale kiedyś te nadprogramowe kilogramy mogą dać o sobie znać. I brak ruchu oczywiście. No właśnie, bo te kilogramy na początku było ich ile? Nie powiem. Dobrze, okej. Ale w każdym razie było ich 23 kilogramy więcej niż jest teraz. Niż jest teraz. No dobrze, no ale poczekaj, bo to jest w sumie ciekawe, co powiedziałaś, że miałaś jakieś wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia, dokładnie. Podobno generalnie my ludzie jesteśmy mistrzami w tym, żeby okłamywać samych siebie. Z czym były związane te wyrzuty sumienia? No właśnie wyrzuty sumienia z tym, że jestem nadal młoda, a no nie ruszam się, nie do końca, może podoba mi się to, jak wyglądam. No na pewno, myślę, że z punktu, wtedy tego nie wiedziałam, ale teraz jak jestem te 23 kg lżejsza, wiem, że faktycznie nie byłam zadowolona z tego, jak wtedy wyglądałam. No i to też mnie tak popchnęło do tego, żeby coś ze sobą zrobić. No i oczywiście te kwestie zdrowotne, że zaczęłam myśleć o tym, jak bardzo ta praca siedząca i brak ruchu i przychodzące kilogramy wpływają na to, jak przełoży się to na moje zdrowie w przyszłości. A jak ty się na przykład czułaś wtedy? No wtedy, kiedy nie ćwiczyłaś, kiedy właśnie siedziałaś, kiedy zaczęła się ta praca siedząca, jak się wtedy czułaś sama ze sobą? No, jak taka klucha. Taka klucha, która nic ze sobą nie robi, której pewnie za chwilę będzie już brakowało tchu, żeby podbiec szybciej na autobus, więc no nie czułam się ze sobą dobrze, po prostu brakowało mi, zdecydowanie brakowało mi tego ruchu, a ja może nigdy nie było to jakoś bardzo... bardzo dużo tego ruchu, ale jakoś zawsze lubiłam. Może nie jakiś też mocno zaawansowany, dynamiczny ruch, ale takie tematy jak basen, jak rower. Zawsze lubiłam to robić, a przez tę kontuzję trochę się tego też bałam, no i takie były efekty. Powiesz, bo zastanawia mnie to, że tak właśnie i pewnie słuchacze też to słyszą, że jesteś bardzo taką pozytywną, dynamiczną osobą. No właśnie, właśnie. I chyba to właśnie temperament mam dość taki dynamiczny i tego mi właśnie brakowało w życiu, że zamknęłam się w biurze, siedziałam po 8 godzin pewnie około, no i mi po prostu tego zaczęło brakować, tego ruchu. A masz takie wrażenie, że jakby wiesz, to ciało, które jakby było wcześniej i to samopoczucie, które było, to jakoś tak było właśnie nie po drodze z twoją taką dynamiką, z twoim temperamentem, że ty się tak trochę dusiłaś w sobie? Tak, zdecydowanie. Myślę, że w ogóle praca biurowa nie do końca jest związana z moim temperamentem i właśnie to, że zaczęłam uprawiać sport już tak częściej, zdecydowanie częściej niż wcześniej, daje mi taką równowagę w życiu, że mogę posiedzieć, ale później wiem, że mam perspektywę tego, że wychodzę na trening i wtedy się ruszam. A w momencie, kiedy była tylko praca siedząca, a później powrót do domu i nie było tego ruchu, no to faktycznie czułam, że to nie jest w zgodzie z moim temperamentem. Czyli jakbyśmy tak sobie mieli podsumować tę sytuację, zanim zaczęłaś trenować, to było kilka czynników, które złożyło się na takie twoje gorsze samopoczucie. Była to ta kontuzja, która uniemożliwiła ci takie aktywne, intensywne uprawianie sportu jak wcześniej. Pojawiła się ta praca biurowa, która też tam trochę, może nie rozleniwiła, ale przyczyniła się do tego, że nie mogłaś się ruszać. I
bo to jest właściwie ciekawe, w momencie, kiedy właśnie było trochę tej pracy biurowej, kiedy nie mogłaś się ruszać, czyli te takie powiedzmy ostatnie chwile przed tym, jak zdecydowałaś się ćwiczyć z trenerem, to powiedz mi, jak wtedy wyglądało twoje odżywianie? Czy na przykład było tak, że jakoś, nie wiem, zajadałaś trochę jakieś takie, prawda, stresy czy coś, czy jakby raczej próbowałaś odżywiać się zdrowo, tylko że brakowało ci właśnie tego ruchu? Jak to było w twoim przypadku? To znowu były takie wzloty i upadki, mam wrażenie. Jak przechodziłam na jakieś, jak zdecydowałam, że no trzeba trochę o tym pomyśleć i zacząć na przykład zwracać uwagę na to, co się je i mniej jeść, no to faktycznie no, zwracałam na to uwagę. Ja też, wydaje mi się, że nawet jak zaczynałam tą samą swoją drogę z odchudzania, to i tak sporo wiedziałam, bo ja czytałam, nie wiem, sprawdzałam składy produktów, faktycznie sporo rzeczy wiedziałam, jak jeść zdrowo, a nie do końca jak jeść tak, żeby utrzymać fajną sylwetkę, żeby wrócić do fajnej sylwetki, żeby ją utrzymać. Bo nie zawsze, wiadomo, zdrowe jedzenie wiąże się z tym, że będzie się szczupłym. Bo są rzeczy zdrowe, ale wysokokaloryczne, wiadomo. Więc tak, oprócz tych wzlotów i upadków też z perspektywy czasu widzę, że to trochę było jedzenie emocjonalne u mnie, więc lubiłam jeść, jak byłam smutna, szczęśliwa, wesoła, jak miałam gorszy moment w życiu, jak chciałam się nagrodzić. No takie chyba też klasyczne dość jedzenie, podejście takie emocjonalne trochę do jedzenia. No nie pamiętałam też o jedzeniu, kiedy byłam w pracy i później wieczorami to się odbijało. Myślę, że po prostu tak bardzo klasycznie. Okej, bo mam tutaj taki twój wywiad, który uzupełniałaś na początku. Pozwolę się delikatnie odnieść właśnie do tego, co mówisz, bo tak tu właśnie pisałaś, że wydaje ci się, że jest jakiś kłopot z tym, że zdarza ci się jeść za dużo, albo na przykład kiedy nie zjesz na przykład w ciągu dnia, to później to nadrabiasz, prawda? Mm-hmm. I też tutaj właśnie pisałaś o tym, że problemem jest to, że szybko tracę zapał, ponieważ te efekty nie są na tyle zadowalające w porównaniu z moimi wieloma wyrzeczeniami. W końcu stwierdzam, że dla takich efektów po prostu nie jest to warte. Tak. Czyli nie warto sobie odmawiać pewnych rzeczy, bo wtedy przynajmniej, tak, bo te efekty nie były zadowalające. Dokładnie. A pewnie też te efekty nie były zadowalające, bo z drugiej strony nie było konsekwencji, a ty pewnie chciałaś. Tak, ja z natury szybko też jestem osobą niecierpliwą, więc chciałam efektów szybciej, a no pewnie tak jak rozmawialiśmy wcześniej, wchodziłam raczej w duże... Jadłam mniej niż powinnam, bo nie miałam o tym takiej wiedzy, ile powinnam, no a jak później zgłosiłam się i dostałam już taki plan żywieniowy rozpisany, to okazało się, że jadłam zdecydowanie wtedy za mało, no i może dlatego też nie było efektów, albo przynajmniej nie efektów długotrwałych. No dobra, to już mniej więcej wiemy, jak to wyglądało. Natomiast teraz chciałbym się ciebie spytać, tak, w momencie, kiedy właśnie postanowiłaś poszukać kogoś, kto mógłby ci pomóc w zgubieniu tych nadmiarowych kilogramów, powiedz mi tak, czy w ogóle właśnie miałaś jakieś wątpliwości przy szukaniu takiej osoby, czy na przykład, nie wiem, bałaś się, nie wiem, napisać, bałaś się skontaktować, czy miałaś jakieś takie przeczucia, czy raczej po prostu w twoim przypadku to było szukam, ba, piszę i dziękuję, zobaczymy, jak będzie, tak będzie. Trochę tak i trochę tak, bo ja jestem też osobą, która szybko reaguje i w momencie, kiedy wpadłam na taki pomysł, że no kurczę, coś trzeba ze sobą zrobić, to był też w ogóle połowa roku, więc idealnie zaczęłam tę moją drogę od 1 lipca, czyli od drugiej połowy roku. I stwierdziłam, że może jak się nie udało od 1 stycznia, od postanowień noworocznych, to może druga połowa roku jest dobrym pomysłem, więc zaczęłam szukać szybko i też szybko was znalazłam, ale no obawy były, duże obawy były, głównie przed pierwszym spotkaniem, przed pierwszym treningiem, głównie przed pierwszym treningiem, ale myślę, że do tego jeszcze przejdziemy. To była największa obawa, jak ja, która pewnie od wtedy, od pół roku, od roku nie ma właściwie żadnego takiego... mocniejszego wysiłku poradzi sobie na treningu na siłowni, bo ta siłownia też jest chyba takim synonimem dla wielu, jest takim synonimem przerażenia i strachu, jak to iść na siłownię. Ja oczywiście też miałam różne podejście do siłowni w życiu, jeszcze za czasów licealnych i później też, ale no myślę, że nie umiałam ćwiczyć na siłowni, trochę się na niej nudziłam i nie wiedziałam, co mam robić, więc do tego też mi był potrzebny trener, no ale też byłam trochę, bałam się siłowni i bałam się...
Nie wiem czego w sumie, pewnie oceny ludzi też, nowej osoby, która mnie poznaje, będzie wiedziała o mnie wszystko, będzie znała moje wymiary, wagę i po prostu będzie też nade mną stała i mnie pilnowała, no ale wiedziałam, że tylko tego potrzebuję. Okej, okay, a na przykład jeżeli chodzi o sam strach przed siłownią, to, bo tak, z jednej strony mówisz, że jakby takie obawy, no bo wiadomo, trener w pierwszej chwili obca osoba, przed którą właśnie tak jak mówisz, no trzeba się trochę uzewnętrznić, więc to wymaga takiego trochę przełamania się. A jeżeli chodzi właśnie jeszcze o tą samą siłownię, tak? Jakby przypomnij sobie, cofamy się trochę w czasie, ten pierwszy trening, Moje prawda? Pamiętam. Za chwilę będziesz właśnie tam, zobaczysz się z trenerem, a jeszcze właśnie zanim to, to co sobie myślałaś o tej siłowni? Czy o takim miejscu, wiesz, gdzie są sami spoceni faceci, czy na przykład same fit lalki, które tylko cię będą oceniać? I jak jakby, wiesz, w twoich oczach ta siłownia wyglądała? Ja przed pierwszym moim treningiem, już takim prawdziwym, bo oczywiście wcześniej była konsultacja, ale przed pierwszym treningiem na siłowni praktycznie całą noc nie spałam ze stresu, więc bo po prostu bałam się, że trener zaproponuje mi coś takiego, że ja nie będę w stanie albo tego zrobić, albo po prostu po 10 minutach na siłowni, na treningu, który powinien trwać godzinę, stwierdzę, że no, że wychodzę i trzasnę drzwiami i już nigdy sam nie wrócę. Ale no, próbowałam sobie to tłumaczyć, że jednak no, trener, który mnie już poznał i wie mniej więcej pewnie domyśla się, na jakim poziomie jestem. Oczywiście też te pierwsze treningi były momentem sprawdzenia na pewno mnie przez trenera. No, wierzyłam w to, że wie, co robi. I jak się okazało, faktycznie wiedział, co robi. No i pierwszy trening był ciężki, ale, no, ale dałam radę i później było już cięższe treningi, a dla mnie było to tylko łatwiej. A jeszcze jeśli pytasz o siłownię, no trochę się bałam tego samego miejsca, chociaż tak jak mówię, ja bywałam na siłowni, ale to raczej było takie snucie się, podchodzenie do jednej maszyny, podchodzenie do drugiej maszyny i tak niewiedzenie, co za bardzo mam zrobić, więc też szybko ta motywacja mi mijała, bo trochę mi się po prostu nudziło. Ja potrzebuję jednak dynamiki, więc nie lubię takich tak właśnie chodzić bez celu, więc próbowałam różnych rzeczy na siłowni. No ale teraz też wiem, że to było trochę, no nie z głową, ja po prostu potrzebuję mieć plan, pewnie tak jak większość osób. No czyli po prostu tak naprawdę to jest częsta rzecz, która się zdarza, że to przychodzenie na siłownię jest takie trochę, no bez celu, ale to nie jest jakby oczywiście wina twoja, no tylko po prostu wiesz, nie mając wiedzy na jakiś temat tego jakby, do czego można wykorzystać różne sprzęty i nie tylko, bo przecież tak naprawdę na maszynach na siłowni ćwiczy się najmniej, prawda? Tak, dokładnie. No to właśnie. Też było moje odkrycie na siłowni, jak zaczęłam przychodzić na treningi z trenerem. Tak, bo słuchajcie, tak w ogóle to może, żeby tutaj wszystko wyjaśnić, Daria trenowała z trenerem Przemkiem, jest to trener, z którym współpracuję w ramach swojej działalności, a ja tam delikatnie coś tam dietetycznie podpowiedziałem, treningowo podpowiedziałem i z Darią gdzieś tam cały czas byliśmy w kontakcie, że po prostu ta przemiana szła w odpowiednią stronę, także Przemka serdecznie pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy bardzo, mimo że go wymęczyłam przez to pół roku, bo właśnie wczoraj idealnie minęły 24 tygodnie, czyli no pół roku tej mojej przemiany i wiem, że go przez te pół roku bardzo wymęczyłam różnymi rzeczami. No dobra, to już tak właśnie, bo my zazwyczaj robimy tak, że zanim jest taki pierwszy trening, to właśnie odbywa się taka konsultacja w formie rozmowy. Sądzisz, że ta konsultacja pomogła ci trochę jakby przekonać się do działań, taka rozmowa, że poznałaś temat trochę, o co chodzi, w sensie wiesz, czy to było takie lepsze niż na przykład pójście od razu na siłownię i rozpoczęcie ćwiczeń? Tak, myślę, że tak. No, poznałam przede wszystkim samego Przemka wtedy po raz pierwszy, chociaż też się jakoś strasznie wtedy, pamiętam, stresowałam. No i uspokoił mnie, że będzie dobrze. No nie zmieniło to tego, że się stresowałam przed całym tym przyjściem na siłowni już do tego miejsca i przed pierwszym treningiem, ale uspokoił mnie na pewno z tym, że po prostu mam wsparcie z jego strony i wiedziałam, że wsparcie z jego, wsparcie z twojej strony i wiedziałam, że w sytuacjach kryzysowych, które też mi się zdarzały przez to pół roku, będę mogła na kogoś liczyć. Zaraz o tym porozmawiamy właśnie. A powiedz, słuchaj, pierwsze kilka treningów. Jak się potem czułaś? Jakie było twoje nastawienie? No, czułam się... To właściwie tego już człowiek nie pamięta, no ale pamiętam, że no...
Na samym treningu czułam się bardzo źle i śmieję się teraz do moich znajomych, że to była mocna walka o życie wtedy i myślę, że gdyby nie Przemek i jego podejście do mnie i jego wsparcie, ale takie mocne wsparcie, że po prostu mi nie odpuszczał, to nieraz bym stamtąd wstała i po prostu wyszła, gdybym była tam sama, albo pewnie z inną osobą też, no bo to też musi być osoba, która jest do ciebie dopasowana jakoś charakterologicznie. Akurat my się, myślę, zgraliśmy z tym. Więc tak, więc myślę, żebym wstała i wyszła, bo było ciężko na początku, ale no jak to po sporcie, to też nie jest jakieś odkrycie. Wystarczy, że minęła godzina i to był taki zastrzyk endorfin, że chciało się wracać i byłam z siebie naprawdę bardzo zadowolona i dumna, że udało mi się dotrwać do końca i że no chcę iść na ten kolejny trening albo muszę iść na ten kolejny trening. No to jest właśnie bardzo ważna rzecz, o której powiedziałaś, że gdzieś tam zawsze też to pierwsze spotkanie, które robimy, jest po to, żeby też zobaczyć, czy jest jakaś taka wspólna płaszczyzna porozumienia, tak? Dlatego, że mojej filozofii takiego prowadzenia treningu właśnie ważne jest to, że trzeba mieć ten dobry kontakt z trenerem, bo jednak na koniec dnia jest to trochę osoba, która wchodzi z butami trochę w twoje życie. Oczywiście ty na to pozwalasz, ale wchodzić jakby z butami w twoje życie i trochę jakby pomaga pewne rzeczy zmieniać, przestawiać. A treningi, no cóż, muszą być ciężkie, ale zawsze dostosowane do możliwości. Dokładnie, to jest ważne i ja tego nie wiedziałam trochę, wiesz? I myślę, że to też jest problem wielu osób, które boją się zdecydować na trening z trenerem personalnym, bo ja po prostu myślałam, że ja tam pójdę i umrę w cudzysłowie po 10 minutach, bo po prostu ten trening nie będzie dopasowany do mnie. No on był idealnie dopasowany do mnie, do mojego poziomu. Został ten poziom przede wszystkim najpierw sprawdzony, a nie zostałam potraktowana jak taka, no, przykładowa osoba, taka jak wszyscy, więc faktycznie ten poziom był dopasowany do moich możliwości wtedy. No i ten poziom tylko później rósł i też podążał za tymi moimi zwiększającymi się możliwościami. No dobrze, a powiedz tak, może jesteś w stanie przypomnieć sobie, co było dla ciebie takim największym zaskoczeniem na początku ogólnie współpracy, w tych jakby początkach, wiesz, zmiany, czy na przykład, nie wiem, zaskoczeniem. No tu żeśmy porozmawiali, że trochę zaskoczeniem było to, co można robić na siłowni, tak? Że siłownia może być ciekawa, może być fajna, może sprawiać satysfakcję, że trening musi być tak naprawdę dopasowany do ciebie, abyś mogła podnosić sobie poprzeczkę i czynić coraz większy progres. Natomiast no pytanie tak, czy na przykład, nie wiem, zaskoczeniem było dla ciebie jakieś twoje samopoczucie, czy zaskoczeniem było dla ciebie sposób odżywiania, czy zaskoczeniem było dla ciebie to, że zaczęłaś widzieć jakieś efekty swojej pracy, nie? Jakby może trochę o tym spróbujmy porozmawiać. Tak, no myślę, że w sumie wszystko to, co powiedziałeś. Myślę, że największym zaskoczeniem, jak mnie zapytałeś, to od razu pierwsze, o czym pomyślałam, było to, że da się dużo jeść. Myślę, że objętościowo nawet więcej niż jadłam wcześniej, tylko po prostu jest to jedzenie trochę mniej kaloryczne i dzięki temu mogę jeść więcej. I że da się nie głodować, a jednak te kilogramy spadały, no na początku to w ogóle w zastraszającym tempie, jak to zwykle na początku. Więc tak, myślę, że ta kwestia żywieniowa była bardzo dla mnie zaskakująca, że mogłam jeść dużo. I naprawdę czasami były momenty, że już nie potrzebowałam na przykład tego ostatniego posiłku. No ale wiedziałam, że muszę go zjeść, bo wiedziałam, że to może się obrócić przeciwko mnie w inny dzień na przykład. Będę go potrzebować, a już będzie na niego trochę za późno. Więc tak, to na pewno było moim takim pozytywnym zaskoczeniem. No i ogólnie sam wygląd ciała już na początku, jak te kilogramy spadały, ale to też już nie chodzi nawet o spadające kilogramy, ale też o wygląd skóry, o to, jak trening siłowy bardzo dobrze, ja też nie miałam z nim do czynienia wcześniej w ogóle, bo to też oczywiście byłam też klasycznym przykładem kobiety, która boi się ciężarów i twierdzi, że ciężary podnoszą tylko faceci. I jak dostałam od Przemka propozycję treningu siłowego, to trochę byłam tym przerażona, ale faktycznie bardzo dobrze wpłynęło to na moją skórę, na moje ciało i no i tak, to jest prawda, że trening siłowy ujędrnia zdecydowanie bardziej niż taki trening aerobowy. No dlatego właśnie, a poza tym też jakby plusem treningu siłowego jest jednak to, że one poprzez to, że pojawiają się mięśnie, no to one napędzają twój metabolizm. Dzięki temu właśnie mogłaś jeść całkiem sporo, tak? A przynajmniej nie głodowałaś, tak? A przy tym sobie chudnąć. No bo tak, no trzeba pamiętać o tym, że kilogramy to jest jedno, ale to jest
jeden tylko z wyznaczników, a ważne są też te lecące centymetry, tak? Bo chyba jeżeli chodzi o te centymetry, tak, no troszkę ich zrzuciłam. Zrobiliśmy właśnie takie podsumowanie i te centymetry, braliśmy pod uwagę cztery wymiary, więc też oczywiście w całym ciele na pewno zrzuciłam ich więcej, ale myślę, że tak kilkanaście, nawet wiem, że jeden z pomiarów był blisko 20 centymetrów na tych czterech wymiarach. W talii 19 centymetrów spadło, klatka piersiowa 14, uda 13, pośladki 15. Tak. No także to jest coś, co właśnie robi wrażenie, natomiast jakby tutaj z mojej perspektywy jest tak, że ten trening de facto siłowy jest niezbędny, szczególnie jeżeli gubi się większą ilość kilogramów, dlatego żeby na przykład nie pozostawała wisząca skóra, jakieś takie niedoskonałości, nie? I nie wiem, czy pamiętasz, w naszym takim pierwszym formularzu, który dla ciebie wypełniałam, to był mój główny strach ogólnie. Bardzo się tego bałam, bo wiedziałam, że mam właśnie większą liczbę kilogramów do zgubienia i bałam się po prostu tego, że jeśli to będzie za szybko i niedobrze poprowadzone, to może mi po prostu zostać ta taka skóra, której wszyscy w internecie widać jakieś zdjęcia ludzi, którzy schudli sporo kilogramów i po prostu wszyscy się tego boją. Ja się tego bardzo bałam. No niestety to jest taki częsty przypadek w momencie, kiedy jakby pomocą do tego odchudzania jest wyłącznie trening cardio. Mhm. Pamiętajmy, że trening cardio jest czymś, co pomaga spalać kalorie, ale głównie tylko na trening, tak? Natomiast jakby trening siłowy gdzieś tam napędza ten metabolizm, ogólnie zwiększa twoją przemianę materii, bo właściwie właśnie miałaś dietę, miałaś plan odżywiania, na którym czułaś się najedzona. Tak. I tak naprawdę właściwie żeśmy w ogóle nie redukowali ilości jedzenia w tym całym czasie, prawda? Jedyne co było robione, no to już teraz w tych ostatnich miesiącach dołożony właśnie trening cardio do tego treningu siłowego, ale to na zasadzie po prostu spalenia dodatkowych kalorii, tak żeby nie trzeba było tego jedzenia odejmować. Bo moim zdaniem na przykład najgorsze, co może być, to po prostu bycie głodnym. Oj nie, myślę, że ja byłam nawet momentami przejedzona, tak jak już mówiłam. Miałam 5 posiłków, a myślę, że tego ostatniego to mogłam nawet nie jeść. Myślę, że też byłabym dobrze najedzona, więc no, to też było dla mnie duże odkrycie i pozytywne zaskoczenie, że można być przejedzonym, a jednak chudnąć. Bo zobacz, że tak też z mojej perspektywy i z doświadczenia innych osób, problem jest taki, że w momencie, kiedy wchodzisz na jakąś dietę, no to jesteś w stanie jej się przytrzymać przez jakiś czas. Dłuższy, krótszy, ale generalnie to jest coś, do czego musisz się zmuszać, prawda? A jeżeli człowiek się musi do czegoś zmuszać, to prędzej czy później się przeciwko temu zbuntuje, bo taką mamy po prostu naturę. A tymczasem tutaj udało nam się opracować taki system odżywiania, przed którym ty właściwie się nie buntowałaś, a może jedynym buntem było to, żeby nie jeść aż tyle, prawda? Dokładnie. Nie, no właśnie myślę, że o to chodzi i to też jest znowu duże zaskoczenie w temacie żywienia, że ta dieta była tak naprawdę, nie była ani żadną dietą wykluczeniową, czego ja się bałam wcześniej, bo gdzieś tam jeszcze jakiś mit tego, że jak jesteś na diecie, nie możesz jeść chleba, bo jak jesteś na diecie, nie możesz jeść w ogóle żadnych węglowodanów. Gdzieś myślę, że istnieje nadal, więc ja się też tego trochę bałam, że nie będę nagle mogła jeść połowy produktów, które do tej pory jadłam, a ta dieta była bardzo mocno spersonalizowana pode mnie, dzięki temu, że też rozmawialiśmy o tym wcześniej, jak wygląda moje jedzenie jak wyglądało moje jedzenie do tej pory, ale przede wszystkim właśnie nie musiałam nic wykluczać i było to zgodne z tym, jak ja jem na co dzień. Oczywiście tę ilość trzeba było zmniejszyć, ale oprócz takich oczywistych rzeczy do wykluczenia, czyli nadmiar cukru, jakieś niezdrowe fast foody, myślę, że wykluczyć nie musiałam właściwie nic. Po prostu zależało to tylko od ilości. I dzięki temu jest to bardzo naturalna dla mnie, nawet nie dieta, tylko po prostu właśnie taki plan, program odżywiania na lata. No właśnie o to chodzi, dlatego że moim zdaniem kluczem, zobacz, na przykład wiele osób ma tak, że nie muszą się zmuszać do tego, żeby zjeść fast fooda, tak? Nie muszą się zmuszać do tego, żeby zjeść coś słodkiego. I z jakichś powodów po prostu to robią. Nie, może są uzależnieni, może mają zaburzenia żywienia, może na przykład po prostu to lubią. Tymczasem jak przechodzą na dietę, to muszą się do tego zmuszać. Jak ktoś wchodzi na dietę, to później z tej diety schodzi. I jak schodzi,
to bardzo często jest tak, że te i złe nawyki, prawda, i te wszystkie demony, prawda, wracają razem z kilogramami. Natomiast jakby tutaj w przypadku tej naszej współpracy ważne dla mnie było to, że to, co na początku może będzie oczywiście wymagać od ciebie jakiegoś małego wysiłku, żeby z czasem się po prostu przerodziło w twój naturalny system jedzenia, odżywiania, do którego nie musisz się zmuszać. Jesz tak, bo po prostu tak jesz. Tak. To jest twoja dieta, prawda? To ten zdrowy plan odżywiania, to jest właśnie twoja dieta. Ale właśnie, nawiązując do tego odżywiania, powiedz mi, czy na początku było dla ciebie coś właśnie trudnego, jakby związanego z tym jedzeniem, że do czego musiałaś się tak, nie wiem, najwięcej energii włożyć, czego może się właśnie bałaś, kiedy zobaczyłaś ten plan, jak to było? No to bardziej takich technicznych, myślę, spraw na początku. Takich, że raczej muszę znaleźć ten czas, żeby sobie coś ugotować, raczej muszę znaleźć ten czas, żeby zrobić zakupy, a nie mogę sobie powiedzieć, okej, poleżę sobie wieczorem przed telewizorem, a następnego dnia kupię sobie coś na mieście albo w ogóle coś, no, takie gotowe danie. Co też zdarzało mi się robić częściej, myślę, że jak też w większości osób. Więc no myślę, że takich technicznych sporo aspektów na początku, że musiałam te wieczory poświęcić na to, żeby móc sobie ugotować, to oczywiście też jest do ogarnięcia, bo ja z perspektywy 6 miesięcy nie jestem sobie w stanie przypomnieć, na co poświęcałam te wszystkie wieczory, kiedy mogłam stanąć i sobie coś gotować, czy coś przygotować. To też znowu nie jest tak, że ja jestem jakimś masterchefem i robiłam 3 godziny sobie obiad, bo to jest szybka sprawa, godzinki wieczorem, żeby zrobić sobie jedzenie na 2 dni następne, a następny wieczór masz już wolny. Także to po prostu jest kwestia organizacji. Na początku właśnie przerażała mnie ta kwestia organizacji, że nie będzie mi się chciało, że będę wolała wyjść gdzieś albo po prostu sobie odpocząć, a nie siedzieć w kuchni i przygotowywać sobie jedzenie. Ale tutaj chyba właśnie ważne jest to, żeby wiedzieć właśnie, wiedzieć, co jest dla ciebie ważne. No bo jeżeli ważne jest dla ciebie to, żeby dobrze się poczuć, żeby właśnie czuć się w swoim ciele tak jak chcesz, wygodnie, komfortowo, no to wtedy wiesz, że jakby musisz znaleźć ten czas, nie? Jakby ja tak obserwuję, że to nie jest bardzo często kwestia czasu, tylko kwestia tego po prostu, co jest dla mnie tak naprawdę ważne. Bo jeżeli ważne jest dla mnie to, żeby właśnie być osobą szczuplejszą, żeby schudnąć, no to znajdę ten czas. No tylko kwestia oczywiście tego, żeby mieć odpowiednie narzędzia, właśnie na przykład w postaci planu żywieniowego, które pomogą ten czas jakby odpowiednio zagospodarować, żeby też oczywiście no wynikał z tego jakiś konkret, że ja przeznaczę ten czas na gotowanie, zjem te posiłki, które tam powinnam zjeść, no i dzięki temu zobaczę, prawda, pierwsze efekty swojej pracy. Dobra, a co myślisz o czymś takim, bo wiele osób, z którymi jakby gdzieś tam pracuję, rozmawiam, ma w swoim jakby takim etapie odchudzania, chudnięcia, taki moment, że trzymają się diety, trzymają, a później na przykład, nie wiem, zdarza się jakiś wyjazd, albo zdarza się jakaś uroczystość, albo coś. I oni wiedzą, że wtedy najprawdopodobniej no, nie będą w stanie przytrzymać się diety właśnie w tym charakterze, prawda? Wiedzą, że będą, nie wiem, musieli po prostu zjeść coś niezdrowego albo po prostu będą chcieli zjeść coś niezdrowego i w związku z tym boją się, że taka sytuacja sprawi, że przez to jedno wydarzenie zaraz wrócą do tych swoich, prawda, wszystkich starych nawyków, że wszystkie efekty dotąd wypracowane, prawda, zostaną zaprzepaszczone. Jak to było w twoim przypadku, bo też miałaś, prawda, podczas i jakieś wyjazdy i zdarzały się jakieś tam takie mniejsze przerwy w diecie. Tak, miałam przede wszystkim w trakcie mojego odchudzania 5 wesel, byłam na 5 weselach, więc to było takie duże wyzwanie. I pamiętam, że tak jak mówisz, że osoby, które się odchudzają, boją się takich rzeczy, że gdzieś pojadą i może się to okazać problematyczne, żeby pilnować tej diety. Ja też na początku tak miałam. Pamiętam na mój pierwszy taki wyjazd na początku wakacji, czyli jeszcze w lipcu, pojechałam z własnymi pudełkami, które sobie ugotowałam, przygotowałam wcześniej i jadłam tam właściwie tylko to. No i dobrze się z tym czułam. Wiesz co, nie wiem za bardzo, jak mam ludziom w takiej sytuacji pomóc, bo to jest wszystko kwestia ułożenia sobie w głowie. Ja po prostu sobie dzięki temu odchudzaniu i temu, że widziałam efekty, ułożyłam sobie po prostu w głowie i tak jak mówiłeś, zdecydowałam, co jest dla mnie ważniejsze. Czy imprezowanie na wyjeździe, czy trzymanie tej diety i ciągłe widzenie tych efektów.
ale później już troszkę faktycznie odpuściłam, nauczyłam się po prostu słuchać mojego organizmu i jeść może trochę bardziej intuicyjnie, w oparciu oczywiście nadal o ten plan żywieniowy, który dostałam na początku. I jeśli nie miałam takiej możliwości, bo właśnie tak jak mówiłam, były wesela, czy były jakieś takie wyjazdy, na których nie mogłam ze sobą wziąć swoich pudełek, albo nie było dostępu do jedzenia, które powinnam jeść, no to po prostu szukałam zamienników, trochę więcej czytałam, czy próbowałam sobie chociaż bazować, jak już nie mogłam faktycznie jeść z rzeczy dobrych w 100%, to na przykład bazować na tej liczbie kalorii, którą ja miałam. Ja od początku miałam około 2000 kalorii i faktycznie trzymałam się tego, sprawdzałam, żeby tych 2000 kalorii dziennie, no czy tam większej liczby w tygodniu nie przekroczyć, nawet przez to wydarzenie, które mnie tam spotkało. Więc no myślę, że to wszystko, tak jak powiedziałam, jak ty powiedziałeś, jest kwestia ułożenia sobie w głowie i znalezienia takich priorytetów, na czym bardziej nam zależy, czy na jedzeniu i bawieniu się dobrze przy jedzeniu, czy na tym, żeby nie mieć do siebie sam później pretensji, że zaprzepaściło się efekty, na które się pracowało już jakiś dłuższy czas. No ale oczywiście, co pewnie ty mi też zaraz potwierdzisz, jedna impreza w miesiącu nie jest w stanie zaprzepaścić moich efektów, które budowałam powiedzmy przez miesiąc, czy już dłuższy czas. Więc nawet jeśli przez te 6 miesięcy zdarzały się jakieś takie gorsze momenty, że pozwalałam sobie na więcej, oczywiście jako, że też jestem człowiekiem, też takie były, no to po prostu później wstawałam, wracałam do starych nawyków i myślę, że jakoś bardzo nie odbijało się to na moich wynikach, na moich efektach, a jeśli się odbijało, to robiłam po prostu jeden więcej trening, jako że byłam na siebie trochę zła, no i też te efekty nadal były zadowalające. Tak, czyli właściwie można powiedzieć, że dobrą rzeczą, którą udało się wypracować, to jest to, że w momencie nawet, kiedy nie masz jakby możliwości przygotowania sobie takiej standardowej, standardowego swojego planu odżywiania, to wybierasz po prostu rzeczy inaczej. Po prostu zawsze wybierasz lepszą opcję. Dokładnie. Tak? A jeżeli nie ma tej lepszej opcji, to minimum było takie, że po prostu przytrzymać się tej ilości kalorii. Tak, w ogóle myślę, że mój styl właśnie życia się też zmienił, że jak wiedziałam, że będę miała wyjazd, na którym nie będę mogła się tak mocno trzymać tej rozpiski, no albo w ogóle nie będę mogła się trzymać, to był wyjazd dużo bardziej aktywny, taki, że wiedziałam, że muszę codziennie dużo chodzić, dużo zwiedzać, dużo spacerować. Raczej nie było to leżenie na plaży, jeśli chodzi o taki wyjazd stricte letni, tylko wiedziałam, że muszę się więcej ruszać. Zresztą to też bardzo weszło mi w krew, to ruszanie się. Teraz już nie wyobrażam sobie leżeć przed telewizorem, tylko każdą wolną chwilę staram się poświęcać temu, żeby coś robić. A w sumie jakbyśmy mogli jeszcze nawiązać trochę do tego, co właśnie powiedziałaś o tych takich gorszych chwilach, prawda, jakichś takich gorszych tygodniach, tak? Mhm. Jak to było wcześniej? Czy na przykład wcześniej zdarzało ci się tak, że jak trzymałaś się jakiegoś tam systemu odżywiania, tak, jakiejś diety wcześniej i powiedzmy zdarzył się jakiś występek, dajmy na to, nie wiem, właśnie jakaś impreza, coś, to później jakby wracałaś do tej diety, czy raczej wtedy kiedyś już sobie myślałaś, a, cholera, już nic z tego nie będzie. Tak, no jasne, to też pewnie jest problem wielu osób, że miałam taki system zero-jedynkowy, że właśnie albo na 100%, albo w ogóle. Jak już sobie pozwalałam, to stwierdziłam, bez sensu, skoro już odpuściłam, to już w ogóle odpuszczam. A też sama sobie spróbowałam przetłumaczyć, że czasami można robić to na nie 100%, tylko na 80% czy 90% i nadal to będzie miało efekt, dawało efekty może troszkę gorsze, ale za chwilę pewnie przyjdą lepsze, jak znowu wrócę do tych 100%. I tak, po prostu odrzuciłam taki system zero-jedynkowy, jaki miałam wcześniej. No to jest właśnie dokładnie to, że jesteśmy ludźmi i oprócz jakby trzymania się diety i tak dalej, jest jeszcze mnóstwo innych spraw dookoła. Czasem samopoczucie jest lepsze, czasem jest gorsze i nie każdy może pozwolić sobie na to, żeby jedzenie, dieta i trening były w centrum po prostu jego życia. Najczęściej jest to coś, co jest obok nas i dobrze byłoby, żeby nie przeszkadzało, a spełniało swoją funkcję. Dlatego ja zawsze staram się właśnie wprowadzać to podejście, że jeżeli na przykład w skali całego miesiąca, nawet tydzień był taki nie do końca dobry, to i tak te 3 tygodnie są czymś, co pchają cię do przodu, prawda? Może trochę wolniej niż jakbyś trzymała się
na sztywno, prawda, cały miesiąc, Ale ale idziesz do przodu. Takie momenty, nawet jeśli będzie to ci trochę zwalniało, też są potrzebne, bo ja też wiele miałam takich momentów i widziałam później, że to jeszcze bardziej ruszyło z kopyta, te lecące kilogramy. W momencie, kiedy sobie trochę może bardziej pozwoliłam i trochę więcej jadłam, to później moje odchudzanie jeszcze bardziej ruszyło z kopyta i te kilogramy jeszcze bardziej spadały. Tak, bo to trochę też jest efekt tego, w momencie, kiedy właśnie jest się na takim odżywianiu, które powoduje spalanie właśnie tłuszczu, no to organizm w którymś momencie się do tego przyzwyczaja. No i później trzeba albo najczęściej zrobić trochę kardio, żeby po prostu jakby zmniejszyć tą ilość jedzenia. Można też zmniejszyć samą ilość jedzenia oczywiście, natomiast jakby uważam, że to nie jest droga, bo to jakby mniej jedzenia, głód i tak dalej jest czymś, co z drugiej strony sprawi, że ciało się będzie blokować po czasie i nie będzie chciało tego tłuszczu oddawać. Albo właśnie pozwolić sobie na kilka dni takiej kontrolowanej rozpusty, albo po prostu zjeść trochę więcej, tak żeby na nowo te metabolizmy przyspieszył. Także to jest właśnie coś, co naturalnie się u ciebie działo. Jakby bardzo fajne jest to, że czy nawet jakiś taki słabszy tydzień, czy jednorazowa impreza nie sprawiały, że rzucałaś to wszystko w cholerę, tylko po prostu wstawałaś następnego dnia i robiłaś swoje, tak? Tak, i poszłam na siłownię albo na rower, bo miałam, właśnie chciałam po prostu jak najwięcej, najbardziej sobie z tym poradzić, no i wracałam później do tych nawyków dobrych już. No dobra, a w którym momencie poczułaś, że masz takie dobre nawyki? No bo na pewno na początku to było tak, że wiadomo, tutaj trzymam się diety, prawda, jest fokus, jest ta motywacja pierwsza, przychodzę na treningi, wszystko jest nowe i tak dalej, prawda? A kiedy jakby poczułaś właśnie taki moment, że hej, mam nad tym kontrolę, że ja chcę się sama ruszać, że czuję, co jest dla mnie dobre, że wiem, co powinnam jeść, kiedy taki przełom nastąpił? U mnie to chyba dość szybko. Myślę, że już jak zaczęłam właśnie bardziej się na swoją intuicję zdawać i jeść bardziej intuicyjnie i faktycznie to stało się dla mnie nie odchudzaniem, takim właśnie słowem, którego ludzie używają, że się odchudzają. Dla mnie po prostu się to stało stylem życia i to była zmiana mojego stylu życia. Myślę, że tak powiedzmy w połowie, po 2-3 miesiącach już stwierdziłam, że tak jak zresztą ostatnio tobie chyba też napisałam, że dla mnie to całe odchudzanie stało się po prostu dobrą zabawą. Ja lubię sobie teraz już, pewnie Daria sprzed 6 miesięcy by o tym nie powiedziała, ale przyjść na siłownię, pójść na rower, pobiegać, to w ogóle jest nieprawdopodobne, że mogę powiedzieć, że lubię pobiegać, bo to było w ogóle najbardziej przerażające na początku dla mnie i o tym też dowiedział się Przemek na pierwszym spotkaniu, że ja po prostu nie biegam. I on kazał mi biegać, więc teraz faktycznie może maratończykiem jeszcze nie jestem, ale to jest dla mnie duży jakby mój duży sukces, że faktycznie chcę i mogę już biegać, nie łapiąc jakiejś mocnej zadyszki przy tym. Więc no tak, no myślę, że jakoś tak po połowie tej drogi, czyli no jakiś drugi, trzeci miesiąc już czułam, że to jest mój naturalny tryb, a nie jest to właśnie odchudzanie. Ja myślę, że też jakby pomocne było to, że właśnie jesteś taką dynamiczną osobą, wiesz, jakby to wszystko gdzieś było zgodne z tobą, a to, co nie było wcześniej zgodne z tobą, to po prostu to ciało, które jakby, można powiedzieć, trochę cię spowalniało, tak? Czyli w sumie tak naprawdę dziś, na ten moment, jak odbierasz samą siebie? Jesteś jakby z siebie zadowolona, czujesz, że chcesz iść dalej, czujesz, że jeszcze jest tam coś do poprawy, że czegoś brakuje? Jak to wygląda tak, teraz? Jak ty tak się czujesz teraz? Jestem bardzo zadowolona w ogóle z tego. Myślę, że dużo też ludzie mi dają tej motywacji kolejnej fajnymi komentarzami i faktycznie, że zauważają tę moją zmianę. Jestem zadowolona zdecydowanie bardziej niż byłam pół roku temu, a wtedy też twierdziłam, że jestem zadowolona, więc wtedy też myślałam, że nie da się wyglądać lepiej, jak pewnie... Która Daria oszukuje? Wtedy, tak, zdecydowanie wtedy, bo to jest właśnie tak, jak ludzie często mówią, nie, mi nie potrzeba zmian, bo ja się czuję dobrze ze sobą. No jasne, że można czuć się dobrze ze sobą, ale można się czuć jeszcze lepiej ze sobą i ja też długo tego nie wiedziałam, że można się czuć jeszcze lepiej ze sobą, bo wiele osób właśnie tak mówi, że no przecież nie jest źle. No ale to nie chodzi o to, żeby nie było źle, tylko żeby faktycznie było dobrze. U mnie jestem tak, myślę, że trochę poza połową, czyli już połowę mam za sobą i chciałabym jeszcze
jaki mój cel? Ty też mnie na początku pytałaś o ten cel i ja wtedy pamiętam, że do tego zerknąłam, że mój cel wtedy był 30 kg ogólnie. Ale że apetyt rośnie w miarę jedzenia, to ostatnio tak sobie pomyślałam, że do mojego ślubu, który jest w następnym roku, do listopada w następnym roku, chciałabym jednak to 40, czyli teoretycznie od dzisiaj jeszcze 17 kg to jest taki mój cel i 40 to będzie ostateczne, ale chciałabym to zrobić tak już dużo w bardziej naturalnym rytmie, czyli nie spieszyć się z tym. Tak jak mówię, mam jeszcze w sumie prawie cały rok, więc żeby to po prostu było, wynikało z mojego naturalnego trybu i tego, że będę kontynuować na pewno ten plan żywieniowy i to, jak jadłam do tej pory, no i na pewno chciałabym to już w ogóle, jeśli chodzi o sport, robić tyle samo, albo pewnie znając mnie, to za chwilę pewnie więcej. No, najważniejsze to jest to, żeby po prostu obserwować swoje ciało, jak co działa. Tak. To jest też to, co ja mówię, że zawsze na początku zaczynam od jakiegoś planu odżywiania, od jakiegoś treningu, a po prostu pomiarami regularnymi jesteśmy w stanie po prostu kontrolować to, co się dzieje i ewentualnie dokonywać zmian. A wiesz co, to też jest, przepraszam, że ci przerwę, to też jest bardzo fajna sprawa, bo ja byłam jedną z tych osób, która od wielu, wielu lat się nie ważyła. I na pewno wiele takich kobiet jest. Myślę, że to kobiety mają głównie z tym problem. Z tym stawaniem na wagę. Ja ci pamiętam, że też napisałam wtedy na początku, że ja nie wiem, ile ważę i nie chciałam tego wiedzieć bardzo długo. I nadal, wiesz, nie jestem jakoś bardzo z tym, nie zaprzyjaźniłam się jeszcze z tą wagą, ani teraźniejszą, ani głównie tą, która była pierwsza. Pozwolę sobie zacytować. Ale nie mów żadnych tam liczb. Waga na szczo. Właściwie nie wiem, no tak. Bo od kilku lat nie wchodziłam na wagę, bo boję się, że skończyłoby się to depresją. Właśnie i ja w momencie, kiedy brałam się za takie moje pierwsze próby sama tracenia tej wagi, nie wiedziałam ani ile waży, ani jak to spada, więc w sumie mogłam to tylko widzieć po wyglądzie, co oczywiście też jest ważne, po wyglądzie, po ubraniach, ale to nie była za duża motywacja wtedy dla mnie, więc no jakby kończyło się to takimi upadkami, a dzięki temu, że no musiałam się zważyć w końcu po tych latach i widziałam, że ta waga spada, widziałam, że te centymetry spadają, których też wcześniej nie znałam, no to była bardzo, bardzo duża motywacja. I też właśnie wszystkich zachęcam do tego, żeby się po prostu zważyli i zmierzyli i na tym opierali swoją dalszą motywację, bo to bardzo motywuje, że przy kolejnych pomiarach, które u mnie były co 2 tygodnie, widziałam tę różnicę i na wadze, i w centymetrach. Właśnie. To jest też ważne, żeby nie robić tych pomiarów za często, bo też mamy jakby takie osoby trochę po drugiej stronie tego bieguna, na jakim ty jesteś, takie, które ważą się codziennie, ważą się rano, ważą się wieczorem, sprawdzają tam jakieś ułamki, prawda, kilograma i tak dalej. To też nie jest jakby dobre dla głowy. Wiem, bo ja też miałam takie momenty w trakcie odchudzania, głównie na początku. Był i była straszna panika wtedy, w momencie, kiedy dzień po dniu pokazało mi, nie wiem, jakąś taką dziwną liczbę, która była w sumie niemożliwa, jak się teraz okazuje, no faktycznie była nierealna, no bo wiadomo, że te wahania wagi z dnia na dzień bywają różne, głównie u kobiet, ze względów hormonalnych. I była panika, tak. I dużo osób musiało mi po prostu tłumaczyć, dużo o tym musiałam czytać, żeby uspokoić się trochę i przestać się ważyć codziennie, albo kilka razy dziennie. No właśnie, ale w każdym razie tak, bo dużym też problemem osób, które właśnie są na jakiejś takiej typowej diecie, tak, jest to, że jak już trochę osiągną to, co chcą osiągnąć, to że później trudno jest im się tego właśnie wszystkiego trzymać. Jakby, co myślisz, że tutaj głównie zaważyło u ciebie, że ty w tym momencie nie musisz się zmuszać, żeby do tego się trzymać, tylko tak jak właśnie mówiłaś, przychodzi ci to wszystko naturalnie. Jak myślisz, z czego to tutaj właśnie wynika, jeżeli chodzi o ciebie? Wynika z tego, że od początku mój plan żywienia i... No głównie plan żywienia, bo to o to chodzi, bo... Że on po prostu był od samego początku bardzo naturalny dla mnie. I to nie było moje jakieś mocne wyrzeczenia, jakaś bardzo duża zmiana moich nawyków żywieniowych. To nie była określona dieta, gdzie ja musiałam ograniczyć dany produkt albo daną grupę produktów, tylko jadłam wszystko w określonych ilościach i nawet mogłam sobie pozwalać na jakieś tam tak zwane cheaty, więc to było po prostu tak, jak powinno się jeść. To nie była dieta wykluczeniowa, dieta, która jakoś bardzo wymaga ode mnie dużego wysiłku, dużych wyrzeczeń, tylko po prostu był to mój naturalny tryb, który powinna była mieć zawsze i mam nadzieję mieć go już zawsze.
No dobra, a powiedz mi tak, jeszcze a propos w ogóle samych treningów, jak myślisz, jak w twoim odczuciu właśnie, jaką rolę odegrało to, że wiesz, że był trener, że były te regularne spotkania z trenerem, czy to było właśnie dla ciebie tak bardziej w tym kierunku, że był ktoś, kto przyciśnie, czy raczej na takiej zasadzie, że wiedziałeś, że jesteś umówiona, więc muszę przyjść i nie mogę dać ciała? Wszystko, o czym powiedziałeś. Myślę, że wszystko i jeszcze bym dorzuciła do tego takie wsparcie psychiczne w momentach właśnie, momentach, kiedy miałam trochę takiego doła i mi się nie chciało, to właśnie wiedziałam, że dałam słowo, powiedzmy, osobie trzeciej, do której muszę przyjść na ten trening, czy właśnie jest ktoś nade mną i czuję ten swój oddech, ten jego oddech na plecach i faktycznie wiem, że muszę co 2 tygodnie wysłać moje efekty. No i jak one nie będą takie zadowalające, no to pewnie mi będzie trochę wstyd przed samym sobą, ale też przed właśnie tą osobą, przed wami. I o ile i taki wstyd przed samą sobą bardzo często człowiek jest w stanie sobie z nim poradzić, to jednak jest mu głupio przed innymi osobami, które też są zaangażowane w ten cały proces. No i nie do końca może spełniłaś te oczekiwania, bo coś zrobiłaś źle. Więc tak, więc ja potrzebowałam zdecydowanie osoby, która będzie nade mną stała. Tak jak już mówiłam, myślę, że gdyby nie to, że Przemek był po prostu uparty, bo ja też jestem upartą osobą, i gdyby nie to, że on jest tak samo uparty, albo nawet bardziej jak ja, niż ja, to po prostu bym wyszła z tego treningu, z pierwszych treningów, kiedy była ta moja przysłowiowa walka o życie, wyszłabym z nich po 10 minutach, gdyby nie to, że stoi nade mną jakaś inna osoba, po prostu bym odpuściła, bo nie miałam wtedy jeszcze ani kondycji, ani jakiejś tam siły, żeby sobie z tymi treningami radzić. Więc tak, więc zdecydowanie i słowo dane, i taka wytrwałość dana przez drugą osobę jest bardzo potrzebna. A słuchaj, a w ogóle w tej całej przygodzie miałeś taki moment, że już chciałeś sobie powiedzieć, że nie to, że wychodzisz z treningu, ale w ogóle wychodzisz z tego projektu? No, na pewno miałam. Ja pamiętam nawet takie treningi, że gdyby nie to, że po prostu byłam cała spocona, to nie wiem, czy Przemek do tej pory wie, że razem z tym potem były też moje łzy, bo po prostu już nie dawałam rady. Więc tak, ogólnie miałam takie momenty. No, ale później przychodził czas pomiarów, czas sprawdzania tych efektów, no i była kolejna motywacja, więc właśnie dużo takich czynników, które powodowały, że jak miałam moment, gorszy moment, no to motywowali mnie ludzie. Ja miałam też duże wsparcie od osób, od znajomych, od rodziny w tym temacie. Nie miałam za sobą jakichś takich osób, które mnie demotywują, tylko raczej byli to moi motywatorzy. I właśnie przychodziła ta motywacja, i nawet w momentach takiego zwątpienia, i w momentach, kiedy już nie dawałam rady i chciałam w ogóle zrezygnować i się gdzieś zamknąć w jakimś pokoju, żeby mnie nikt nie znalazł, to właśnie przychodziła jakaś tam motywacja, czy wewnętrzna, czy zewnętrzna, ale byłam sobie w stanie to przetłumaczyć. Ja też mam taką metodę, że mówię sama do siebie. Więc w momencie, kiedy gorzej się czułam z tą całą sytuacją, to po prostu sobie próbowałam tłumaczyć sama sobie, żebym dała radę, bo już przecież mam takie osiągnięcia, nie można tego teraz stracić, że wszystko idzie ku dobremu. No i też dałam słowo innym osobom, nie tylko sobie. Okej, czyli w sumie u ciebie też jakby trochę taką motywacją było to, że inne osoby wiedziały o tym, co robisz, Tak. tak? Że ty jakby czułaś, że tak właśnie trochę przed nimi odpowiadasz, nie? To było coś, co ci pomogło. Dokładnie. I ja to w ogóle zrobiłam specjalnie, że wszystkim, komu mogłam, wśród moich znajomych i rodziny powiedziałam, że zaczynam to. I specjalnie nad sobą ustawiłam takie osoby i właśnie, żeby mnie kontrolowały. I też mówiłam im o swoich efektach na bieżąco. I dzięki temu czułam się też trochę jakoś tak zobowiązana, nie tylko przed sobą, ale też przed innymi, żeby te efekty A były. to jest w ogóle właśnie bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że to pokazuje, że tak naprawdę właśnie nie ma jednej uniwersalnej drogi do tak zwanego odchudzania, tylko że co człowiek to potrzebuje innego podejścia. Bo jakby w Tak. twoim przypadku właśnie dobrze sprawdziło się to, żeby powiedzieć innym osobom o tym, co masz zamiar zrobić, żeby mieć takie poczucie kontroli ze strony trenera, ze strony kogoś, przed kim nie wiem, zobowiązałaś się chodzić na treningi, wysyłać pomiary i wiesz, że musisz wysłać ten pomiar za 2 tygodnie i że wiesz, że ja na to spojrzę i że dobrze byłoby, żebym zobaczył coś Tak, pozytywnego, dokładnie. prawda? Potrzebowałaś trochę takiego mocniejszego działania na treningach, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że też są osoby, na przykład, które
na które działa zupełnie inne podejście. Na takiej zasadzie, że na przykład to nie mogą mieć poczucia takiej kontroli, raczej muszą mieć takie poczucie, że to od nich bardziej, wiesz, co, coś wychodzi. Albo na przykład, że nie lubią jakoś o tym, co robią, opowiadać znajomym, tylko gdzieś tam chcą to robić, żeby prawda? Oni, żeby oni to dostrzegli sami, na przykład sami. Też tak, myślałam tak, o tym, ale stwierdziłam, więc... że po prostu trzeba znać no, siebie. Myślałam, tak, to jest kwestia zupełnie indywidualna, a też człowiek siebie poznaje też w trakcie tej całej przygody, tak naprawdę. Tak, oj bardzo, bardzo. To jest po prostu, to nie tylko jest ogromna zmiana fizyczna, ale też taka psychiczna. Po prostu tak jesteś ze sobą w takich najgorszych momentach, naprawdę, w momentach, kiedy już jesteś na skraju i naprawdę miałam takie myśli, żeby się najedniej gdzieś zamknąć, wyjechać, zostawić wszystko i wszystkich. Więc tak, w takich momentach zwątpienia człowiek bardzo, bardzo dużo myśli nad sobą i nad swoją psychiką i poznaje siebie, zdecydowanie. To ty się poznałaś w trakcie? Odkryłaś o sobie trochę, coś nowego? Tak, tak, trochę tak. No, dużo bardziej i polubiłam siebie i też myślałam zawsze, że jestem osobą... O, nauczyłam się na przykład dużo cierpliwości. O, to. Myślę, że to jest duża taka lekcja z punktu psychologicznego. Nauczyłam się dużo cierpliwości, ja byłam bardzo niecierpliwa, nadal jestem niecierpliwa, ale... nauczyłam się czekać na efekty, bo wiedziałam, że jest to tego warte i ta cierpliwość też wiedziałam, że będzie wynagrodzona w postaci właśnie efektów, więc też mi to pomaga w życiu codziennym, że stałam się bardziej cierpliwa. Tak, też właśnie tutaj pamiętam, właśnie widzę, pisałaś na początku, że fajnie byłoby zacząć jak najszybciej, bo już za dużo czasu zmarnowałam, oszukując się, że przecież nie jest źle. Dokładnie, no ja... Tak, no tak jak mówię, moi znajomi będą to słuchać, oni wiedzą, że jestem bardzo niecierpliwą osobą i trochę się nauczyłam tej cierpliwości w życiu, bo po prostu wiedziałam, że no trzeba czekać, no. I myślę, że jak ktoś, kto zaczyna, ogólnie cokolwiek zaczyna jakiś taki długi proces, właśnie na moim przykładzie jak odchudzanie, no to mówię, że musi być cierpliwa, bo jak nie będzie cierpliwy, no to za chwilę sobie odpuszczę. Właśnie fajnie, że użyłaś tego słowa, bo to jest proces, jakby to jest cały proces, to nie jest jakby tylko po pierwsze... na przykład, nie wiem, wiesz, 2 miesiące, 20 kilo. Bo później tylko, przyjdzie szybko, bo później przyjdzie, te kilogramy wrócą ze zdwojoną siłą pewnie. Dokładnie, tylko to jest jakby taka dogłębna zmiana i na polu takim fizycznym, i na polu psychicznym tak naprawdę. I ten proces dotyczy właśnie tak naprawdę całego życia, no bo no nie można też tego jedzenia oddzielać od nas jako, prawda, ludzi, nie? No bo to jest jedna z takich podstawowych czynności. Ale właśnie, a propos znajomych, kiedy... nie wiem, na przykład zaczęłaś zauważać, czy inaczej ludzie zaczęli zauważać, że coś się w tobie zmieniło. Ja zaczęłam zauważyć szybciej, ale to tak jak ci mówiłam, zauważyłam to nie tyle po spadających kilogramach, co po tym, jak moja skóra się zmieniła bardzo. Ale znajomi zaczęli zauważyć, nie wiem, w sumie, bo też nie mówię, że wszyscy wiedzieli, bo też przed niektórymi chciałam mieć też takie osoby, które faktycznie to zauważą i wtedy będę wiedziała, że okej, okay, że ta zmiana już jest zauważalna. Ale myślę, że tak koło 10 kilogramów zaczęli zauważyć, to była taka faktycznie zauważalna już zmiana, że ja też już musiałam wymieniać pierwsze ubrania, tak mocno wymieniać moją garderobę. Czy fajne jest to wymienianie garderoby? Zależy z jakiego punktu widzenia. Z punktu widzenia finansowego nie do końca, ale z punktu widzenia każdego innego jest super. Czułaś taką satysfakcję wtedy? Tak, tak, zdecydowanie tak. No. No właśnie, tak, 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 zdecydowanie. Bardzo fajna sprawa. To też jest kolejna motywacja. No właśnie, o to chodzi, żeby takich motywatorów szukać we wszystkim, co człowiek robi na co dzień. I zewnętrznej motywacji, i wewnętrznej w sobie, i w ogóle w każdych zachowaniach. No, ale natomiast jakby zgodzisz się pewnie ze mną, że pierwszą rzeczą jest to, że masz to właśnie takie no, pragnienie, czy poukładałaś sobie w głowie to, że chcesz być osobą właśnie zdrowszą, chcesz być osobą szczuplejszą, chcesz się lepiej czuć, prawda, w tym w swoim ciele. To było taką pierwszą rzeczą, a te różne, nazwijmy to sobie motywacje, które zdarzały się, prawda, po drodze, to można powiedzieć, że były to takie właśnie trochę iskierki, które cię tak. Zapalały się na chwilę, pchały cię do przodu, ale umówmy się, motywacja jest pewnego rodzaju luksusem. Nie ma czegoś takiego, że codziennie rano wstajesz i jesteś super, prawda, zmotywowana, nie? Tak, jakby dokładnie. Po prostu realizujesz gdzieś tam te swoje założenia, które naprawdę chcesz osiągnąć. A właśnie, czy ta Daria dzisiaj i porównując do tej Darii, która była te 6 miesięcy temu, to jest zupełnie inna Daria?
Nie, myślę, że to jest w końcu taka prawdziwa Daria, wiesz, o to chodzi. Czyli tamta była nieprawdziwa. Nie była prawdziwa. No, ta zresztą tak jak mówisz, ja jestem osobą dość dynamiczną i po prostu wtedy moje ciało mi trochę przeszkadzało i to, że nie mogę, nie wiem, uprawiać tego sportu, to, że nie mogę sobie pozwolić na taki ruch, jaki bym chciała, to nie mówię o takim ruchu jakimś mocno sportowym, ale nawet na co dzień to przeszkadzało. Oczywiście, że nie wiem, zaczęłam zauważyć w takich codziennych czynnościach, że szybciej się męczę, że nie do końca mam zawsze ochotę na właśnie jakiś większy ruch, na czynności, które wymagają tego zwiększonego ruchu. No a teraz w końcu mam już na to ochotę i nie odmawiam sobie pójścia gdzieś, bo mi się na przykład nie chce. Teraz, tak jak właśnie też mówiłam ostatnio Przemkowi po treningu, że po prostu nie wyobrażam sobie już leżeć przed telewizorem wieczorami, tak jak to było kiedyś, bo każdą wolną chwilę poświęcam na to, żeby nawet nie przyjść na siłownię, jeśli nie mam na to możliwości, albo nawet ochoty, bo to też oczywiście się zdarza, tylko po prostu coś ze sobą robić. Właśnie, to jest normalna rzecz, że czasem człowiek nie ma ochoty pójść na siłownię, nie ma ochoty poćwiczyć, bo na przykład jest zmęczony, bo się nie wyspał i tak dalej. To jest jakby, nie jest coś złego, tylko to jest zupełnie normalna sytuacja. Ale jeszcze nawiązując do tego, co mówiłaś, to też wspomniałaś o tym wcześniej, że z jednej strony źle się ze sobą czułaś, ale z drugiej strony mówiłaś tak sobie, że no nie jest tak najgorzej, prawda? A z trzeciej strony jeszcze były jakieś wyrzuty sumienia, które się tam żarły, że albo marnujesz czas, albo że po prostu możesz mieć później problemy zdrowotne, tak. Albo gdzieś tam tak naprawdę po prostu wiesz, w takim codziennym funkcjonowaniu gdzieś tam umykało ci to wszystko, bo aż tak bardzo ci w życiu nie przeszkadzało, ale jednak chwila takich refleksji, no po prostu nie byłaś zadowolona z tego, co jest. Więc trzeba było jakby zrobić ten pierwszy krok i przestać się po prostu oszukiwać. Tak, po prostu zdać sobie sprawę, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. No to jest w sumie pozytywne. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Szczególnie jeżeli rzeczywiście ktoś czuje się w swoim ciele niekomfortowo. Nie do końca dobrze, dokładnie. Ja myślałam, tak jak mówię, spotykam się z wieloma osobami, które też mają problem z jakiegoś mojego dalszego czy bliższego otoczenia. No i to było, i słyszę siebie po prostu sprzed tych 6 miesięcy. Mi jest dobrze w swoim ciele, ja się sobie podobam, nie jest źle. To też było taki tekst, który ja bardzo często powtarzałam. No i ja dopiero po prostu im też tłumaczę, że nic, spróbują zobaczyć, jak może być lepiej. Bo to, że teraz jest dobrze, to nie znaczy, że nie może być lepiej. Dobra, a tak się jeszcze właśnie zastanawiam, przyszło mi do głowy, czy na przykład miałaś taki moment, no bo tak, mówisz, że przez jakiś czas też sama odczuwałaś, że w sumie no nie jest tak najgorzej, jest spoko i tak dalej, ale musiało nastąpić coś, co sprawiło, że jednak odrzuciłaś te myśli, tak? Że jakby powiedziałaś sobie, no nie wiem, nie chcę się oszukiwać bardziej, chcę w końcu coś ze sobą zrobić. Nie wiem, to był jakiś taki jeden moment, czy to było takie dojrzewanie do tej decyzji? Dojrzewanie, właśnie te takie rosnące wyrzuty sumienia i powiedzenie sobie, bo to właśnie pod koniec czerwca jakoś tak mi to przyszło i stwierdziłam, że to jest chyba dobry czas, to drugie półrocze, żeby skoro nie udało mi się, tak jak mówiłam, od postanowień noworocznych, to może postanowień śródrocznych mi się uda i stwierdziłam, że ten 1 lipca będzie takim dobrym momentem, żeby to zacząć. No dobra, słuchaj, a może w takim razie masz jakieś przesłanie do osób, które na przykład właśnie próbują coś zrobić ze swoim ciałem, ale to im nie wychodziło, a z drugiej strony mówią sobie, że nie jest tak jeszcze najgorzej, zawsze mogłoby być gorzej i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie osoby, które powiedzmy dzisiaj są w tym punkcie, w którym ty byłaś pół roku temu. Chcesz mi coś powiedzieć? Ja im mówię na bieżąco, wiesz, bo mam kilka takich osób, o których właśnie teraz myślę, które mają, myślę, ten sam problem, co ja miałam jeszcze wcześniej i też próbuję ich jakoś przekonywać. Ja pamiętam jeszcze też taki obrazek w internecie, który zobaczyłam właśnie w czerwcu i też mi jakoś tak dał do myślenia i na tym obrazku było, ale akurat on mnie zmotywował, że po prostu było napisane, że czas i tak minie,
a ty albo możesz nie robić nic, albo możesz coś zrobić dla siebie. Nie mówię, że to jest tylko odchudzanie, tylko po prostu jakby jakikolwiek rozwój w tę pozytywną stronę, więc no to jest prawda, czas minął i te pół roku, wczoraj się nad tym zastanawiałam, bo właśnie minęło wczoraj, minęło po prostu tak, że ja się nie odwróciłam i naprawdę minęło bardzo szybko i mogłam w te pół roku nie zrobić nic i pewnie jakbym nie zrobiła nic w tym kierunku, to tych kilogramów by przybyło, a mogłam zrobić to, co zrobiłam, no i myślę, że wykorzystałam je po prostu w maksymalnie dobry sposób. To właśnie pół roku, które minęło, mam wrażenie, że w 2 minuty. Więc tak, zdecydowanie to, że po prostu, żeby korzystali z tego czasu, który i tak minie. No oczywiście to moje motto, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, to też jest takim przesłaniem, żeby po prostu przestali się, nie mówię, że każdy się oszukuje, ale żeby może niektórzy przestali się oszukiwać, że jest okej, bo nie wiedzą, jak jest, jak może być jeszcze lepiej. Poza tym mają prawo do tego, żeby czuć się dobrze w swoim ciele, tak, a nie oszukiwać tak, się. No to można, ja to czasami porównuję właśnie no, do takiego powiedzmy psa burka, który siedzi w swojej budzie, no i tak nie pada, jest ciepło, super, prawda, jedzenie dają, wodę dają, z budy nie trzeba wychodzić, jest super. No ale się nagle okazuje, że poza tą budą jest jeszcze słoneczko, chmurka, prawda, jakiś taki fajny świat, który być może człowiek po prostu traci w takim no, psychicznym wymiarze swojego samopoczucia, tak, tkwiąc w tym miejscu, w którym jest. Ale myślę, że bardzo cenne jest to, co powiedziałeś o tym właśnie uciekającym czasie, że jakby tak naprawdę wystarczy po prostu robić cokolwiek na plus, żeby w perspektywie zobaczyć pozytywne zmiany. I na przykład jeżeli włożysz w to 60% swojej pracy, no to zobaczysz pewnie te 60% efektów. Może zajmie ci to rok, może zajmie ci to 2 lata. Ale ten czas i tak minie. I może co się, byśmy nie robili. Dokładnie, i tak ten czas minie, więc ty mówisz, ktoś może powiedzieć, tak, że zwracam do takich osób na przykład właśnie, które mówią, że no... Nie chce mi się, albo chudnięcie na przykład 10 kilogramów to mi zajmie tyle czasu. Ale co z tego? Co z tego? Dobra, niech ci to zajmie nawet rok, ale za rok będziesz 10 kilo szczuplejszy, tak. Prawda? Może to zajmie 1,5 roku. Co z tego? Będziesz szczuplejszy. A tak jak mówiłam, rok, pół roku mija bardzo szybko. Dla osób, które powiedzmy pracują, mają dużo na głowie, to jest bardzo, bardzo szybki. Bardzo szybko mija ten okres. Nawet zobacz, no u ciebie na przykład ta waga i to wszystko bardzo tak naprawdę ładnie szło do dołu, ale nawet sobie wyobraźmy taką sytuację. No, chudnąć kilogram miesięcznie to nie jest dużo, tak. No? I chyba jest to do zrobienia. Dokładnie. No to taka osoba na przykład, która by sobie chudła kilogram miesięcznie, w rok schudnie 12 kilo, a w 2 lata 24, a w 3 lata 36, prawda? Więc jakby tak naprawdę wszystko można zrobić, tylko po prostu zaplanować to i zrobić to z głową. No dobrze, no to żeśmy chyba sobie tutaj omówili trochę... Chyba nam trochę zeszło, nie wiem, czy nas będą chcieli słuchać. Nie, no będą chcieli, a myślę, że będą jakieś pytania. Słuchajcie, jeżeli będą jakieś pytania, proszę napiszcie w komentarzu albo w prywatnej wiadomości, jakich się zbierze sporo, to może nagramy jeszcze jakieś Q&A, może w formie jakiegoś vloga na przykład. Także słuchajcie, śmiało piszcie. Mogą mnie też spotkać na siłowni, jestem tutaj. A no właśnie. Często. Nie będziemy mówić na razie na jakiej siłowni. No, jak będzie, no powiedzmy, no 40 polubień i 10 komentarzy, to powiemy na jakiej siłowni można dalej je spotkać. Dobra. W każdym razie, jeżeli wiesz, że właśnie masz w swoim otoczeniu kogoś, kto zmaga się z kilogramami, kogoś, kto zmaga się z jakimiś dietami, kupuje suplementy, no właśnie, to nawet wyślij ten podcast takiej osobie, niech posłucha, może zmotywuje się, może ten podcast zainspiruje ją do działania. Po to on jest. Także zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Zostańcie ze mną, udostępniajcie. Niech ta pozytywna historia Darii idzie w świat. Dzięki za spotkanie.